Raport Regionu, Zbigniew Filar, witam wszystkich naszych widzów. Ze mną w studiu Jacek Jabłoński, kandydat do Parlamentu Europejskiego, Wiosna, Roberta Biedronia. Witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Piąte miejsce Tarnowianina na liście to tak dość nisko. Tarnów dość pretenduje do tego, żeby być jednak w tej czołówce małopolskiej, małopolskich miast. Piąte miejsce na liście jest bardzo dobrym miejscem. Uważam, że samo możliwość kandydowania z listy Wiosny Roberta Biedronia jest dużym wyróżnieniem i dużym zobowiązaniem, ponieważ przed nami bardzo duże wyzwania, problemy europejskie, problemy krajowe i możliwość reprezentowania Wiosny tutaj, reprezentowania tak naprawdę naszych wyborców tarnowskich na liście uważam za duży zaszczyt dla mnie i jakby wszystko w rękach wyborców. Co pana skłoniło do tego, żeby w ogóle wystartować z listy Wiosny? Tarnów znany jest z tego, że jest bardzo chrześcijański, blisko kościoła, a tu Tarnów ma swojego reprezentanta na liście Roberta Biedronia. Ja nie widzę sprzeczności. Tarnów oczywiście jest miastem, gdzie dużo osób jest związanych rzeczywiście z tradycyjnymi wartościami, ale jeśli za chwilkę będziemy mieli możliwość porozmawiania troszkę o naszym programie, to zobaczy pan redaktor, że nasze rozwiązania w żaden sposób nie idą wbrew wartościom. Tak? My raczej celujemy w patologie, które gdzieś tam w jakiś, czy to w kościele, czy w instytucjach związanych się pojawiają. Natomiast oprócz tego rzeczywiście faktem jest, że nasze wartości są bardziej progresywne, laickie i tutaj mamy też w Tarnowie wyborców, także mamy kogo reprezentować. Według ogólnopolskich danych statystycznych 14% chce na was głosować. Jak się pan spodziewa w Tarnowie? Panie redaktorze, myślę, że taki wynik zbliżony do średniej krajowej byłby dobrym wynikiem. Te 14-15% rzeczywiście byłoby dla nas zadowalające w tych wyborach, ale też proszę zwrócić uwagę, że my mamy 3 miesiące ponad. Partia powstała w lutym, jest już trzecią siłą na polskiej scenie politycznej, jest drugą siłą opozycyjną. Także na pewno nie mamy się czego wstydzić i liczymy na dobry rezultat i jeszcze lepszy na jesień w wyborach do Sejmu i Senatu. Mówił pan o tym, że chcecie wprowadzać takie rozwiązania bardziej dla społeczeństwa, choćby dla rodziny. Jakie to są właśnie rozwiązania? Tak, generalnie uważamy, że Unia Europejska to jest, bo mówimy tutaj w kontekście też wyborów europejskich, jest oczywiście instytucją, która bardzo wiele wniosła dla Polski i jesteśmy bardzo euroentuzjastycznym ugrupowaniem, natomiast uważamy, że te wysiłki Unii Europejskiej szły zdecydowanie w kierunku infrastruktury i chcemy teraz wnieść od siebie troszeczkę takiej dbałości o człowieka, też o rodzinę. No wiadomo, w naszym społeczeństwie i nie tylko, rodzina jest taką podstawową komórką społeczną, jest bardzo silnym, to są bardzo silne związki, ale niestety jest na przykład tak, że przemoc w rodzinie jest w dalszym ciągu bardzo dużym problemem. Przemoc w rodzinie jest najpowszechniejszą formą przemocy w tej chwili i my chcemy doprowadzić do tego, żeby prawo, żeby państwo działało skuteczniej. Czas oczekiwania w tej chwili na odizolowanie sprawcy przemocy domowej od ofiary to jest w Polsce 153 dni. To jest 5 miesięcy często piekła ofiary, która musi żyć ze sprawcą, dlatego że sąd nie jest w stanie zareagować szybko. Ale Prawo i Sprawiedliwość choćby nawet mówi o tym i media ogólnopolskie, że wy właśnie chcecie rozbijać rodzinę i prowadzić do demoralizacji społeczeństwa. Panie redaktorze, ja żyję w bardzo tradycyjnej rodzinie w tym sensie, że mam żonę, trójkę dzieci i naprawdę nie wiem, w jaki sposób ten program mógłby zagrażać tradycyjnej rodzinie. Jeszcze nikt mi tego tak naprawdę nie wykazał, a rozmawiamy z ludźmi i rzeczywiście takie zarzuty się pojawiają. My wręcz przeciwnie, chcemy, żeby rodzina funkcjonowała jak najlepiej i tutaj chcemy na przykład, żeby kobiety nie były skazane na wybór między macierzyństwem a pracą zawodową. Sytuacja kobiet na rynku pracy jest w tej chwili trudna w tym sensie, że i zarówno i kulturowo i troszeczkę też gospodarka tak jest nastawiona i tak przedsiębiorcy patrzą, że kobieta, jak się zatrudni kobietę, to ona pójdzie tak na urlop macierzyński,
no i nie będzie pracowała przez jakiś czas. My chcemy promować to, żeby ojcowie również brali, to chociażby. Też pan ma doświadczenie, bo wiem, że współpracuje pan z wieloma firmami ogólnopolskimi tak. w zakresie HR-u. Tak, jak najbardziej. Tak firmy te duże patrzą na ten problem kobiet w pracy? To się zaczyna zmieniać. Rzeczywiście jest taki trend, że firmy, również te korporacyjne, coraz więcej wysiłków robią w tym kierunku, żeby to kobietom ułatwić. Ta świadomość się zmienia. Ale na przykład no, ciągle jest za mało przedszkoli, żłobków i my tutaj chociażby w tym programie europejskim chcemy promować to, żeby również z funduszy europejskich były budowane żłobki, przedszkola, które będą tanie i to oczywiście kobieta będzie zawsze decydowała, czy rodzina będzie decydowała, czy kobieta będzie w domu, czy będzie aktywna zawodowo. Niemniej jednak chcemy, żeby mogła podjąć rzeczywiście swój wybór, tak? Nie pod presją sytuacji materialnej czy sytuacji na rynku pracy, ale żeby mogła sama zdecydować. No właśnie, jeżeli mówimy o sytuacji finansowej, tutaj też macie program Emerytury 1600 netto dla każdego emeryta. Tak. To jest taka gonitwa pomiędzy PiS-em a wiosną, kto da więcej emerytom? Panie redaktorze, to jest kwestia wartości. My wychodzimy z założenia, że ludzie, którzy są bezbronni, a no już niestety osoby w podeszłym wieku, nie mogą być, no takie są, nie mogą być pozostawione same sobie. Dla mnie osobiście widok, a widziałem takie sytuacje, starszej kobiety odchodzącej od okienka aptecznego z niezrealizowaną receptą i trzymającą ją w trzęsącej się ręce, nie jest okej po prostu. My musimy jako społeczeństwo zadbać o ludzi, którzy już nie mają możliwości zadbania o siebie i to jest kwestia no, po prostu wrażliwości społecznej i, no, i pewnych wartości. Myśli pan, że ten system 1600 netto najniższego wynagrodzenia emerytury dla osób podniesie ich ten standard życia, czy to jeszcze jest za mało? Na pewno zapewni te podstawowe potrzeby, zlikwiduje ubóstwo. Myślę, że pozwoli na to, żeby nie było starych osób żebrzących na ulicy, żeby one miały na leki, żeby miały na podstawowe wydatki. Natomiast oczywiście osoby, które przez całe życie pracują, są aktywne zawodowo, odkładają składki, powinny te emerytury mieć wyższe. Natomiast no, naszym zdaniem, moim zdaniem, powinno być jednak zagwarantowane minimum socjalne dla każdej obywatelki, każdego obywatela. A co ze zdrowiem? Bo z tym problemem borykają się już przez kolejne lata, kolejne rządy. I widzimy strajki w służbie zdrowia, widzimy problemy na SOR-ach. Jak to uzdrowić, żeby ten system dorównał do standardów europejskich? Potrzeba no, dosyć głębokich zmian i tutaj również w kontekście wyborów europejskich my mamy program chociażby Europejski Program Walki z Rakiem, bo w tej chwili statystyki są no, dosyć przerażające w Polsce. My jesteśmy naprawdę w ogonie Europy, jeżeli chodzi o umieralność na raka. To jest 110 tysięcy osób rocznie, to jest więcej niż mieszka w Tarnowie. I uważamy, że po pierwsze no, trzeba podnieść wydatki na służbę zdrowia do 7,2%. Po drugie należy również we współpracy z instytucjami europejskimi wzmocnić fundusze na badanie i rozwój, na profilaktykę, na edukację i to już od szkół, a także na to, żeby leki były dostępne. I tutaj jednym z naszych pomysłów jest to, żeby Europejska Agencja Zdrowia negocjowała z koncernami farmaceutycznymi ceny leków na poziomie no, Europy. Na pewno koncernom się nie będzie opłacało obniżać cenę za leki, skoro widać choćby na naszym tarnowskim podwórku, gdzie ludzie proszą o wielkie kwoty i szukają sponsorów, szukają na leczenie różnych dolegliwości chorobowych, głównie właśnie związanych z rakiem. Tak, natomiast tym bardziej no, powinniśmy, po to jest Unia Europejska, po to się jednoczymy, po to się jakby no, staramy razem działać, żeby mieć też większą siłę w tej konfrontacji negocjacyjnej, że ją tak nazwę, z koncernami, które rzeczywiście często mają bardzo wysoką pozycję.
No i oczywiście ta kwestia cen to jest, no jest o tyle ważna, że to wpływa na to, że dostępność leków będzie powszechna w Unii Europejskiej. I uważam, że no oczywiście Unia Europejska powinna też współpracować w innych dziedzinach, jak chociażby cyfryzacji, tak żeby no jeśli ktoś z nas pojedzie za granicę, musi iść nagle do lekarza, żeby jego historia choroby była cyfrowo zapisana wszędzie w całej Unii Europejskiej. To jest też taki program dla Polaków, którzy też wyjechali za granicę, bo wiele osób, którzy pracują za granicą, z tym dostępem do lekarza też mają problemy. Tak, oczywiście to jest problem tym bardziej tyczący się Polek i Polaków, dlatego że no właśnie duża część naszych obywatelek i obywateli mieszka za granicą. I myślę, że tego typu standardy, one się teraz wydają wielu takie troszeczkę trudne, nierealistyczne, ale no to się jakby, to jest kwestia troszeczkę zmiany spojrzenia, mentalności i w tej chwili i zarówno i technologie cyfrowe pozwalają na wiele rzeczy. No i jeszcze tak nawiązując krótko do tej takiego wspólnego negocjowania, no zwróćmy uwagę, że świat staje się wielobiegunowy. Jest silne Chiny, silne Indie, Rosja, Polska sama no, nie będzie w stanie konkurować na rynkach, natomiast zawsze będzie mogła w ramach Unii Europejskiej. Ale czy my musimy być, jakby też wasi konkurenci o tym mówią, takim podnóżkiem Europy? Czy możemy być partnerem równorzędnym dla Niemiec, Francji czy innych krajów? Oczywiście, że musimy być partnerem równorzędnym. Natomiast partnerem równorzędnym staje się, jeśli oczywiście się wymaga od partnerów, ale też ma się ich szacunek i jeśli się współpracuje. Ponieważ troszkę jest, uważam, za dużo w naszej polityce w tej chwili zagranicznej takiego spojrzenia, że my im pokażemy, tak, że oni nam tutaj chcą zagrażać, że chcą wszystkie pieniądze wyprowadzić, no coś jest jakby sprzeczne z faktami, ale myślę, że my powinniśmy też jako społeczeństwo troszkę bardziej wypracowywać i myślę, że to jest rola też rządzących, żeby takie standardy narzucać takiej natury współpracy i myślę, że od tego bardzo dużo zależy. No, ale te obawy też pojawiają się wówczas, kiedy telewizja niemiecka, choćby ARD, emituje niepochlebne informacje o tym, że telewizja polska emituje taki, a nie inny program. Mieliśmy taki przykład z 3 maja, kiedy ARD opublikowała newsa, że no niestety telewizja polska nie puściła wypowiedzi Donalda Tuska, ale pokazała patriotyczne obchody w Warszawie. Więc no, tutaj będzie w Polsce widać to nastawienie do niemieckiej, klimatu niemieckiego dość negatywne. Ja myślę, że tego typu uwagi przede wszystkim również pojawiają się tutaj u nas w Polsce wśród obywateli. Ja myślę, że kwestia jakby bezstronności mediów publicznych no, jest w tej chwili moim zdaniem problemem i powinniśmy to rozwiązać. Jeżeli my sobie poradzimy, będziemy mieli media publiczne, niezależne od polityków, niezależne od jakiejś jednej frakcji, które będą otwarte na wszystkich, to wówczas no, na pewno takie no, nie będzie powodów, ani nie będzie pretekstów do tego, żeby dawać możliwość stacjom zagranicznym wypowiadania się w ten sposób. No, w ten sposób nawet można mówić o tym, co zaproponował Robert Biedroń, czyli wygaszenie kopalni w Polsce, likwidacja górnictwa, a społeczeństwo odbiera to w ten sposób, że wiosna jest po stronie niemieckich koncernów, którzy będą później dyktować nam warunki. Panie redaktorze, kwestia węgla wiąże się z kwestią ochrony środowiska i raczej nie ma w tej chwili już wątpliwości wśród naukowców zajmujących się tym tematem, że kwestie klimatu, stoimy przed bardzo trudnym wyzwaniem, mogącym się skończyć wręcz katastrofą klimatyczną ze względu na globalne ocieplenie. Niestety, ale emisja CO2, piece węglowe, elektrownie węglowe do tego się przyczyniają i jeżeli nie podejmiemy kroków dosyć, no może wydających się niektórym radykalnych, no to po prostu nie poradzimy sobie ani z problemem klimatu, ani z problemem smogu. A ja chcę tylko przypomnieć, że w tej chwili pracuje w górnictwie około 80 tysięcy osób, z czego 60 tysięcy pod ziemią, a jakiś czas temu było to 2 miliony. Dopłacamy 8,5 miliarda złotych rocznie do górnictwa,
a możemy stworzyć 200 tysięcy miejsc pracy właśnie w odnawialnych źródłach energii. W tej chwili odnawialne źródła w Niemczech są już pierwszym źródłem energii i w zeszłym roku po raz pierwszy przez 2 godziny w jednym z dni kalendarzowych Niemcy były w stanie zaspokoić całe swoje zapotrzebowanie na energię właśnie z odnawialnych źródeł i ten procent wzrasta. Także to nie jest oczywiście kwestia na jutro, ale to jest kwestia stopniowego dochodzenia. Ale na przykład Platforma chciała stworzyć elektrownię jądrową w Polsce, powołała zarząd prezesa, który pochodzi z naszego regionu tarnowskiego i na tym chyba się skończyło. Panie dyrektorze, oczywiście można dyskutować, czy energia jądrowa jest dobrym, czy nie, tak, rozwiązaniem. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem budowy energii elektrowni jądrowej z dwóch powodów. Po pierwsze, wszystko jest ok, dopóki się coś nie wydarzy. Oczywiście ja wiem, że to są generalnie już bezpieczne technologie, ale zawsze jest kwestia odpadów, z którymi coś trzeba zrobić, ale jakby poza tym jest to inwestycja, co chociażby teraz w Wielkiej Brytanii, gdzie buduje się elektrownia jądrowa, jest pokazane, jest to inwestycja długotrwała, bardzo kosztowna i w tym czasie, kiedy to będzie trwało kilkanaście lat na przykład w naszych warunkach, to myślę, że równolegle możemy rozwijać właśnie te odnawialne źródła energii. Jaki jest właśnie wasz plan na to, żeby te odnawialne źródła energii w Polsce szybciej się rozwijały? Chcemy zamknąć jakby wydobycie tak węgla do 2035 roku i chcemy w międzyczasie też również przy pomocy funduszy unijnej zainwestować w wymianę tak zwanych kopciuchów, czyli pieców na węgiel i na drewno. To już się dzieje. Już powoli są te programy wprowadzane w Polsce. Właśnie powoli. Myślę, że to jest dobre zdanie. To trzeba zdecydowanie przyspieszyć. W okresie przejściowym chcielibyśmy wprowadzić po prostu energię na bazie gazu, ponieważ oczywiście nie da się. Priorytetem jest wyeliminowanie tych kopciuchów po to, żeby 40 tysięcy osób rocznie nie umierało tak, od smogu w Polsce. Natomiast będziemy stopniowo rozwijali źródła odnawialne, tak żeby w 2050 roku, najlepiej w całej Unii Europejskiej, energia pochodziła z odnawialnych źródeł. Będziecie czyścić swoje struktury, mimo że jesteście młodą organizacją, młodą partią, bo pojawiły się zarzuty mobbingu w waszych szeregach. Tak, jest to rzeczywiście, jest to i bardzo jednostkowy przypadek, że członek naszej młodzieżówki oskarżył koordynatorkę, jedną z koordynatorek o działania mobbingowe. Jest to absolutnie, i to tutaj mogę potwierdzić jako osoba działająca w strukturach i znająca je od wewnątrz, absolutnie niedopuszczalne i niepowtarzające się według mojej wiedzy gdziekolwiek indziej. Partia zareagowała w ten sposób, że została powołana komisja, która spotkała się i wysłuchała właśnie osoby, która zgłosiła ten przypadek. No i daliśmy sobie parę tygodni na wyjaśnienie tego. Oczywiście ja bym chciał, żeby to wyjaśnić od razu, natomiast zwróćmy tutaj uwagę na jedno, że w tego typu przypadkach musimy mieć absolutną pewność, zanim jakby podejmiemy jakieś decyzje, bo jeżeli ktoś kogoś oskarża, to jakakolwiek pomyłka by spowodowała, żebyśmy zrobili komuś po prostu wielką krzywdę. Albo przez zaniechanie, albo przez fałszywe oskarżenie. Dlatego na pewno ta sprawa będzie wyjaśniona. Są u nas prowadzone reguły antymobbingowe, została powołana komisja i na pewno tego typu sytuacje nie będą tolerowane. Bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo.